Witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat będzie związany z rządami Władysława III Warneńczyka i także poruszymy sobie kwestię Imperium Osmańskiego. Ale jaka jest sytuacja w Polsce? W 1434 roku, możemy sobie zapisać 1434 rok, umiera Władysław Jagiełło, a jednocześnie mamy koronację Władysława Warneńczyka, który ma zaledwie wtedy 10 lat, czyli młody chłopaczek, ale już wcześniej miał zagwarantowane prawo do tronu, m.in. w Brześciu Kujawskim w 1425 roku, w Wiedniu 1430 uznano, że to on będzie prawowitym władcą Polski po śmierci Władysława Jagiełły. No ale jako tak chłopaczek był bardzo młody, tak jak mówiliśmy, miał zaledwie 10 lat, więc władzę w Polsce faktycznie sprawowała Rada Regencyjna, a na jej czele stał Zbigniew Oleśnicki, kardynał. Zbigniew Oleśnicki. I on był tutaj w tym momencie bardzo ważną osobą, personą w państwie. Jest to także ważna postać w polskiej historii. Był on znakomitym doradcą Władysława III Warneńczyka, ale także jego ojca Władysława Jagiełły. No z Kazimierzem już później Jagiellończykiem się średnio dogadywał, no, ale to przemilczmy. Ale też z jego notatek dużo wiemy o sytuacji wtedy w Polsce, o bitwie pod Grunwaldem, ale zasłużył się on dla samej Polski jako wspaniały mąż stanu, a także mówca. I tyle o Zbigniewie Oleśnickim, takie krótkie wtrącenie, że tak jak mówiliśmy, rządzi on de facto Polską. W tym czasie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego władzę sprawuje już Kazimierz Jagiellończyk, który potem zostanie królem Polski. I wtedy tak naprawdę unia personalna, zauważcie, jest zerwana, gdyż mamy innego władcę w Polsce, Władysława, a innego na Litwie, Kazimierza. A teraz przejdźmy sobie trochę do sytuacji międzynarodowej. Więc w XIII wieku Osman I ogłasza się sułtanem i planuje wielki podbój. Tutaj rozprzestrzeża, od jego imienia tutaj bierze się Imperium Osmańskie, które znacząco się rozwija, prowadzone przez Turków Osmańskich, między innymi wtarga ona przez cieśninę Bosfor, czyli przechodzi przez tereny Bizancjum, które tam rabuje, niszczy. Dociera nad Kosowe Pole i w 1389, może sobie przejdziemy tutaj do tej mapy, w 1389 roku, to jest mapa, jak widzicie, Imperium Osmańskiego w wieku XVI i XVII, ale mniej więcej też ona zahacza terytorialnie o ziemię z XV wieku, przełomu XV i XVI, tutaj przy szczycie, że tak powiem, terytorialnego zasięgu Imperium Osmańskiego. Dla szczegółowych map to już musicie sobie też poszukać trochę w internecie. Ta jest z XVI i XVII wieku, co warto sobie podkreślić. W 1389 roku mamy bitwę pod Kosowym Polem, czyli Kosowe Pole. Bitwa, która oczywiście kończy się klęską zjednoczonych wojsk Serbów, Bułgarów i Bośniaków. Tutaj jako odpowiedź zostaje wypowiedziana krucjata chrześcijan, która kończy się klęską w 1396 roku, oczywiście przeciwko Turkom, którzy wtargnęli do Europy pod Nikopolis. Nikopolis. To jest klęska, ale Turkowie Osmańscy nie wykorzystują dobrze tego zwycięstwa, bo są tutaj zajęci walkami z Mongołami, którzy tutaj nadciągają od wschodu, także trochę od północy. Mamy walki z Mongołami, dlatego nie wykorzystują w pełni tego zwycięstwa, mogliby, kto wie, posunąć się wtedy jeszcze dalej. Ale w zaistniałej sytuacji tutaj w 1437 roku, to jest dość ważne, w 1437 roku umiera Zygmunt Luksemburski. ZL sobie zapiszemy, już wspominaliśmy o nim wcześniej. Zygmunt Luksemburski, jest portret na poprzedniej lekcji dla ciekawych. I zostają puste trony Czech i Węgier. Tutaj interesuje nas głównie tron Węgier, który zostaje szybko zasiedlony przez Albrechta I, ale on umiera zaledwie już bardzo szybko po swoich rządach i już w roku 1440 zasiada na tronie Węgier po raz pierwszy król Polski Warneńczyk, czyli mamy unię personalną
personalna z Węgrami, Polski z Węgrami. Ta Unia nas trochę tutaj angażuje, oczywiście wiadomo, w sprawy wewnętrzne Węgier, ale Władysław zostaje królem, państwa nasze zostają teoretycznie podzielone, ale tak naprawdę władzę sprawuje na Węgrzech de facto Jan. Oj, przepraszam, Jan. Oj, coś się naciska. Jan. I tutaj wam powiem szczerze, nie wiem jak wymówić to nazwisko. Jan Hunyadi, nie wiem. Hunyadi. On tutaj jest takim bardzo dobrym wodzem węgierskim, ale i on sprawuje de facto tam władzę. No ale tutaj wróćmy teraz może trochę do poprzedniego rzutu, że tak powiem. W 1443 roku zostaje wywołana, oj, w 1443 roku, coś dzisiaj wariuje. W 1443 roku zostaje wywołana wojna z Turkami, która zostaje szybko zakończona rozejmem w Szegedynie, czyli tutaj ją napiszemy na bardziej widocznym 1444 rozejm w Szegedynie. Ale pod wpływem tutaj nacisków, szczególnie papieskiego legata Juliusza Cezariniego, a także Wenecji, Władysław III ulega namowom do wyprawy w głąb Bułgarii, połączenia się z flotą papiesko-wenecką i po prostu zerwania warunków pokoju. Polacy brali nielicznie udział w tej wyprawie, oczywiście jacyś byli obecni, ale tutaj główną postacią był Władysław Ardańczyk, widoczny tutaj na tym obrazie Jana Matejki, bitwa pod Warną. Tutaj zawsze się posiłkujemy Janem Matejkiem. Tutaj bardzo fajne obrazy, jak widzicie, robił. Tak jak zauważyliście pewnie też w poprzednich filmach. No, fajny malarz historyczny. O nim sobie powiemy pewnie też trochę przy XIX wieku. No więc jednocześnie w 1444 roku ma miejsce tragiczna bitwa pod Warną. Jako drugi myślnik, bitwa pod Warną. W bitwie pod Warną ginie Władysław III, a rzekomo jego głowa zostaje odcięta i zakonserwowana w miodzie. No trochę coś obrzydliwego. Ponoć taka sytuacja miała miejsce, ale tego nie wiadomo. Ciała Władysława tak naprawdę nigdy nie znaleziono, aczkolwiek znajduje się w Warnie. Warna leży, wam powiem, gdzieś tu. Na tym wybrzeżu, gdzieś w tym miejscu, w Warnie znajduje się mauzoleum teraz też króla Władysława. Na Węgrzech regentem zostaje Władysław V, a o sytuacji, jaka nastaje wtedy w Polsce, jeszcze sobie powiemy w następnym filmiku. Co jest ważne, cesarstwo bizantyjskie wtedy w zasadzie w tym okresie już upada. Turcy osmańscy zajmują jego całe tereny, aż na końcu zostaje tylko biedny Konstantynopol, który oczywiście ostatecznie upada. Kiedy? Tą datę każdy zna. W 1453 roku. 1453 rok to jest upadek Konstantynopola. Upadek Konstantynopola. Ta data jest uznawana za jedną z dat także kończących okres średniowiecza, ale tutaj te daty są różne, tak? Jeszcze jest podawane odkrycie Ameryki, czy też wynalezienie prasy drukarskiej, ale też przyjmuje się tą datę, ale z pewnością jest to data, która kończy okres istnienia w ogóle Bizancjum. Zajęty Konstantynopol zostaje nazwany Istambułem. Tutaj mamy po angielsku, ale po polsku mówimy Istanbul ładnie. Dalej Turkowie zajmują także do końca XV wieku tereny Serbii, Bośni, Hercegowiny, a także Albanii i lennem staje się Mołdawia, Wołoszczyzna, a także hołduje im Han Tatarów. Czyli powstaje nam olbrzymie państwo muzułmańskie. Tutaj warto wspomnieć, że w 1453 roku oblężenie prowadził sułtan Mehmed II i tutaj
mury, olbrzymie mury Konstantynopolu zostały zniszczone wtedy przez największe istniejące ówcześnie działa, które ważyły ponad, które ważyły w sumie nie wiem, ale ich pociski ważyły 600 kg, a same armaty miały po 8 metrów. Tutaj zaciekawieni niech wpiszą sobie armaty Urbana, coś na pewno w internecie wyskoczy. Były one naprawdę wielkie, wielkie, robiły wrażenie. Strzelały rzadko, ale jak widać wystarczały do skruszenia murów. Czyli sytuacja jest taka nieciekawa, umiera polski król, z którym rzekomo jest związana też jedna historia. Nie wiem, czy ktoś słyszał o tym, że rzekomo on miałby być ojcem albo jakimś tam dalszej linii Kolumba w trakcie swoich wypraw na Węgrzech, ale to takie już bzdury, tym my się nie zajmujemy. Zajmujemy się jakby czystymi tutaj faktami, które nas interesują i dotyczą, ale zawsze warto się coś orientować, jakieś ciekawostki wiedzieć. Więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie nas, lajkujcie. Dziękuję.